Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Szanowni Państwo, dzisiejszą uroczystość rozpocznę od słów Bronisława Rocławskiego. W dzieciństwie niewiele zależy od nas samych, wiele zaś od tych, którzy są z nami. Ta myśl przyświeca dzisiejszemu spotkaniu, ponieważ zgromadziliśmy się w zespole szkolno-przedszkolnym w Głodowie, aby dokonać uroczystego otwarcia nowego, publicznego przedszkola. Nowoczesnych, pięknych, bajkowych i magicznych, a także funkcjonalnych sal przedszkolnych wraz z zapleczem. Ten bardzo cenny i jakże pożyteczny prezent to dar od zgromadzonych tu gości dla naszych najmłodszych. To właśnie oni spod troskliwych objęć rodziców codziennie wyruszą w tym miejscu w wielką podróż zwaną edukacją. W imieniu całej społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głodowie pragnę wyrazić wdzięczność za przyjęcie zaproszenia i powitać wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Jest nam niezmiernie miło gościć w murach naszej placówki przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich i gminnych, a także przedstawicieli lokalnej społeczności. Jeszcze raz serdecznie witamy wszystkich zgromadzonych na uroczystości otwarcia publicznego przedszkola w Głodowie. Proszę teraz o wystąpienie panią Danutę Antoni-Kleja, zastępcę dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głodowie. Dostojni i czcigodni goście, pani minister, pani poseł, panie wójcie, przedstawiciele władz gminnych, oświatowych i lokalnej społeczności, drodzy rodzice, są w życiu każdego człowieka szczególne miejsca, szczególne chwile. Dziś też przeżywamy taki wyjątkowy moment. Uroczyste otwarcie nowych sal w publicznym przedszkolu w Głodowie. To wyczekiwane przez wszystkich wydarzenie. Kiedy w 2021 roku do środków budżetu inwestycyjnego pozyskanych przez gminę Lubaczów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały wpisane remont i modernizacja sal przedszkolnych, marzenia wielu osób zaczęły nabierać realnego kształtu, a ich zwieńczenie jest dzisiejsza uroczystość. Dzieci z 7 miejscowości Młodowa, Karolówki, Borowej Góry, Dąbkowa, Opaki, Szczytkowa i Kucza otrzymają nowoczesne, kolorowe, inspirujące i przyjazne miejsce do rozpoczęcia przygody zwanej edukacją przedszkolną. O tym, jak ważny to etap w życiu każdego człowieka, pisało wielu pedagogów, lekarzy, filozofów i społeczników. Maria Montessori, włoska lekarka i twórczyni systemu wychowania podkreślała: najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na uczelni wyższej, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzin do 6 lat. Mądrzy tego świata w wychowaniu przedszkolnym upatrywali źródeł rozwoju, sukcesu i szczęścia. Zdobywali tych cennych doświadczeń, z pewnością wspomaga dziecko stymulujące środowisko. Aby edukacja przedszkolna była na wysokim poziomie, potrzebne są takie obiekty jak ten, do którego za chwilę przejdziemy. Placówka dostosowana do wyzwań naszych czasów. Jest ona nowoczesna nie tylko pod względem funkcjonalności, ale też ze względu na nowoczesne wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Od dziś w nowych salach przedszkola będzie się bawić i uczyć 44 przedszkolaków. Wierzę, że w kolejnych latach będzie ich przebywać. Obiecuję, że dołożymy wszelkich starań,
aby te piękne i nowoczesne sale wypełnić radością, rozmiewającym zewsząd śmiechem dzieci i pozytywnymi emocjami. Pani minister, pani poseł, panie wójcie, przedstawiciele władz gminnych, władz oświatowych, wykonawcy inwestycji oraz lokalnej społeczności. W tym szczególnym dniu w imieniu swoim pani dyrektor Haliny Siomy, wszystkich pracowników placówki, a przede wszystkim obecnych i przyszłych przedszkolaków składam podziękowania i wyrażam wdzięczność za realizację tej inwestycji. Bardzo serdecznie pragnę podziękować wszystkim, którzy służyli dobrą radą, pomocą i wsparciem finansowym. Z głębi serca dziękuję zacnym gościom za zaszczycenie nas swoją obecnością na dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy pani dyrektor za piękne przemówienie. Proszę o zabranie głosu panią Annę Schmidt, wiceminister rodziny i polityki społecznej, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowna pani poseł, szanowny panie wójcie, panie przewodniczący, szanowna pani dyrektor, drodzy rodzice, nauczyciele i kochane maluchy, kochane dzieciaki. No takie inwestycje myślę cieszą najbardziej i to jest to, co najbardziej raduje i daje największą satysfakcję w pracy posła. Przecież to już kolejna tak naprawdę inwestycja, która realizuje się na terenie gminy Lubaczów. Mamy już za sobą pozyskane wspólnie z panem wójtem środki, zarówno takie jak ta inwestycja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który przecież powstał właśnie po to, żeby wspierać nasze samorządy, naszą lokalną małą ojczyznę, nasze lokalne małe ojczyzny, nasze powiaty, nasze gminy w realizacji tego rodzaju inwestycji, bo jak wiadomo, ten budżet gminy czy powiatu na realizację tego rodzaju przedsięwzięć no nigdy nie jest wystarczający. To dofinansowanie na tę inwestycję, na adaptację tutaj infrastruktury potrzebnej do tego, aby to przedszkole funkcjonowało jeszcze lepiej, jeszcze intensywniej i w takiej formie, która zadowoli zarówno rodziców, którzy powierzają swoje pociechy pedagogom, nauczycielom, ale także naszych gmin wsińskich. Ta inwestycja powstała w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 1 000 000 zł, które to kolejne pieniądze, które dzięki ogromnej życzliwości dla Podkarpacia, także tutaj, dla tej części naszego województwa, dla gminy Lubaczów, udało się pozyskać właśnie dzięki tej życzliwości premiera Mateusza Morawieckiego. To jest kolejna inwestycja, którą otwieramy na terenie gminy Lubaczów. Wiele dróg, inwestycji infrastrukturalnych, właśnie drogowych, zrealizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Polskiego Ładu, z Funduszu Dróg Samorządowych. To są też inwestycje obiekty sportowe, pozyskiwane przecież wspólnie z Ministerstwa Sportu w ramach programu Sportowa Polska. To jest szereg rzeczy, które już się zadziały w tej gminie, które są namacalne, które widać, które dzięki ogromnej energii i umiejętności pisania dobrych wniosków, bo żeby móc pozyskać te środki, to tak naprawdę musi powstać dobry wniosek i musi być ogromne zaangażowanie samorządu lokalnego. Za to w sposób szczególny gratuluję i dziękuję panu wójtowi po to, żeby taka inwestycja mogła się zrealizować. Ale przed nami kolejne przecież inwestycje, bo pan wójt nigdy nie zwalnia tempa i zawsze, jak tylko pojawiają się jakieś programy, jak pojawiają się jakieś środki, składa te projekty, prosi o wsparcie, prosi o pomoc po to, żebyśmy się mogli spotykać na takich uroczystościach jak ta dzisiejsza i wspólnie cieszyć się tym, że kolejne środki popłynęły do państwa gminy. Wszyscy państwo będziecie z tego korzystać, bo przecież z takich obiektów, czy obiekty sportowe, czy jakiekolwiek inne korzystają wszyscy, nie tylko dzieci, nie tylko uczniowie, nie tylko nauczyciele, ale w takich obiektach i sportowych, i niesportowych dzieje się życie rodzinne, życie lokalne gminy. Spotykamy się na wielu uroczystościach, i tych patriotycznych, i tych sportowych, i tych szkolnych, więc one mają wiele funkcji i mogą cieszyć wszystkich mieszkańców. Bardzo dziękuję panu wójtowi za dobrą współpracę, za to, że kolejny raz udało się z sukcesem pozyskać przecież niemałą sumę, 1 000 000 zł, to dla małej gminy z ograniczonym budżetem, która ma mnóstwo wydatków, chociażby właśnie na edukację, brakuje środków na takie inwestycje i to właśnie dzięki dobrej współpracy samorządu lokalnego z rządem, samorządu lokalnego z parlamentem możliwe
dobrą współpracę. Dziękuję, gratuluję tego, że udało się napisać kolejny bardzo dobry i merytoryczny wniosek, dzięki któremu możliwe było pozyskanie tych środków. Wszystkim Państwu tej inwestycji gratuluję, a szczególnie naszym kochanym Milusińskim, bo udział w takich uroczystościach i patrzenie na takie uśmiechnięte twarze to chyba najfajniejsza część pracy posła. Bardzo wszystkim dziękuję i życzę Państwu dobrego dnia i radosnego świętowania. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za wystąpienie. Prosimy o zabranie głosu panią Teresę Pawłę, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj się z Państwem tutaj spotkać w tej pięknej sali gimnastycznej i w tej pięknej szkole. Ta szkoła ma już swoją pewną historię i tutaj dzięki zasłudze pana wójta, również wszystkich radnych, takich szkół w gminie Lubaczów mamy kilka i kilka też przedszkoli mamy w gminie Lubaczów. Takich przedszkoli jest prawie 6 i chodzi do nich, uczęszcza do nich przeszło 200 dzieci. To jest bardzo duża zasługa państwa dyrektorów, państwa radnych, pana wójta, dlatego że wiemy, że w niektórych gminach jakby centralizuje się te szkoły i przedszkola. A tutaj w gminie Lubaczów w każdej miejscowości mamy szkołę, mamy przedszkole i to jest naprawdę bardzo duży wysiłek państwa, wszystkich mieszkańców gminy Lubaczów i to jest też takie ważne wsparcie, że można jednak nie zamykać tych szkół, że można utrzymać te szkoły, że dzieci mają blisko do szkoły, rodzice nie muszą przemieszczać się godzinami z jednego miejsca na drugie i milusińscy mają przedszkole jakby też pod ręką, prawie że mogą przyjść na piechotę ze swoimi opiekunami do tego przedszkola. Właśnie dzięki takim programom jak Polski Ład, jak Fundusz Inwestycji Strategicznych możemy rozwijać takie małe miejscowości, małe gminy o małych budżetach. I dzięki właśnie państwu radnym, dyrektorom, panu wójtowi udaje się składać te wnioski, a my jako parlamentarzyści, rząd potrafimy przekazywać te środki tam, gdzie one są najbardziej potrzebne, czyli do takich małych miejscowości. Wiemy, że państwo zakłada zrównoważony rozwój. Zrównoważony rozwój to nie znaczy, że wszystkim porówno, tylko wyrównać szanse tych, którym jest najtrudniej. I dlatego te środki płyną na Podkarpacie, płyną do powiatu lubaczowskiego i tak chciałam przypomnieć, że w ramach poprzedniego programu inwestycji strategicznych, który został rozstrzygnięty w grudniu, 72 miliony środków spłynie na powiat lubaczowski, a w ramach całego programu było to 23 miliardy złotych. To są właśnie pieniądze na przedszkola, na szkoły, na hale, na drogi, no na to wszystko, co jest najbardziej potrzebne w każdej gminie. Nowy program jest, już zostały złożone wnioski, trwa procedowanie i myślę, że również tutaj gmina Lubaczów pozyska środki na ważne inwestycje dotyczące całej społeczności. Cieszę się, że to właśnie przedszkole jest tutaj modernizowane, że to przedszkole jest odnawiane, że są dzieci, że możemy się cieszyć, że nasza Polska się rozwija, że możemy patrzeć na radość tych dzieci, że ze spokojem możemy je przyprowadzać do przedszkoli, mimo że sytuacja, jak wiemy, jest bardzo trudna i chciałabym tutaj w tym miejscu podziękować całej społeczności powiatu lubaczowskiego, a ze szczególnym uznaniem dla gminy Lubaczów, bo to ona przede wszystkim przyjęła ten największy ciężar przyjęcia mam z dziećmi, bo to przede wszystkim mamy z dziećmi z Ukrainy uciekały przed tą straszną wojną, a myśmy tutaj wszyscy zaopiekowali się tymi dziećmi, tymi mamami, pozwoliliśmy im odpocząć, pozwoliliśmy podjąć decyzję, gdzie mają jechać, czym mają jechać i dokąd mają jechać. Wielu tutaj u nas jeszcze już mieszka, wielu chce przeczekać ten trudny okres, chcą wrócić
do siebie, myślą, że za tydzień, za dwa wszystko się uspokoi. Życzymy sobie, żeby ta sytuacja naprawdę bardzo trudna, nie tylko dla Ukraińców, ale tutaj dla naszej społeczności była jak najkrótsza, a naszym dzieciom nigdy zawsze świeciło słoneczko tak jak dzisiaj. Dziękujemy pani poseł, która się pomyła. Prosimy pana wójta, Wiesława Karna, wójta gminy Lubaczów. Kolejny wyjątkowy dzień tutaj w środowisku szkoły w Młodowie. Wyjątkowy ze względu na to, że po raz kolejny spotykamy się w życiu ostatnich kilku lat, by oddać do użytku zmodernizowaną nową infrastrukturę. Za chwilkę troszkę szerzej o tym, co udało się stworzyć, natomiast ta refleksja pierwsza to taka, szanowni państwo, że bardzo się cieszę, że to dzisiejsze spotkanie może się odbyć. Przełożyliśmy je z pierwszej daty 4 marca na dzień dzisiejszy, kiedy już sytuacja tutaj na granicy ukraińsko-polskiej się troszeczkę uspokoiła. Możemy trochę w innym nastroju, w innej atmosferze to dzisiejsze święto organizować i w nim uczestniczyć. Choć wiemy dobrze, że dzięki zaradności i działalności państwa polskiego tak możemy dzisiaj uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu. To jest gigantyczna różnica w stosunku do tego, co spotkało mieszkańców, młodych ludzi, szczególnie dzieci po tamtej stronie granicy. Miejmy tego świadomość, cieszmy się z tego, że dzięki naszemu państwu, dzięki temu, co udało się poprzez rządzących stworzyć tutaj na terenie Rzeczpospolitej, możemy mieć dzisiaj, możemy żyć w takim czasie, w takiej przestrzeni, możemy obserwować uśmiech na twarzach naszych dzieci, a nie strach i przerażenie. To wszystko jest bardzo ważne, szczególnie w obliczu tego, co się dzieje naokoło. Proszę państwa, ten szczególny dzień nie będzie także wyjątkowy. Z racji tego, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać i możemy ten dzień w taki sposób wyjątkowy świętować. Drodzy państwo, ta inwestycja, która za chwilkę będzie oddawana do użytku i państwu nauczycielom, nauczycielom, państwu dyrektorom, także rodzicom, a szczególnie tym najmłodszym, przygotowywana była od kilku miesięcy tak naprawdę. I te kilka miesięcy, można powiedzieć, wykorzystaliśmy bardzo dobrze. Dzisiaj możemy przekazać do użytku te cztery wyremontowane sale w wydzielonej części zespołu szkolno-przedszkolnego w Młodowie. To, co się udało zrealizować dzięki staraniom samorządu gminy Lubaczów, ale dzięki ogromnej życzliwości i pomocy pani minister i pani poseł, za co szczególnie w tym miejscu chciałbym podziękować, jest efektem właśnie takiej współpracy, dobrego działania oddolnego, dobrych wniosków, to i wsparcia ze strony osób nam życzliwych, pani minister i pani poseł, w pozyskaniu tych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Te 1 000 000 zł, szanowni państwo, które udało się pozyskać z tego źródła, były bazą do tego, by inwestycje to można było zrealizować. Bez tych środków na pewno sami nie moglibyśmy tego zadania wykonać, nie moglibyśmy przeprowadzić tej inwestycji. Całość tego przedsięwzięcia, szanowni państwo, kosztowała ponad 1 450 000 zł i oprócz tych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych są tam także środki w tym budżecie z PFRON-u, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bo jak państwo zauważycie, czy widzieliście, jest zbudowany nowy podjazd z drugiej strony szkoły dla osób niepełnosprawnych, no i wybudowana jest winda, która będzie służyła całej społeczności szkolnej. To zadanie było finansowane właśnie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostałe środki, drodzy państwo, to budżet gminy, który także wyasygnował swoje pieniążki do tego, by ten plan finansowy w odpowiedni sposób domknąć i żeby można było za te środki przeprowadzić całą inwestycję. Jak ważna to inwestycja, wszyscy doskonale tutaj wiemy. Jak ważne to przedsięwzięcie, wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Bez dobrego przedszkola, drodzy państwo, bez dobrze przygotowanych sal na miarę XXI wieku, na miarę tego, czego oczekują i nauczyciele, i najmłodsi, nie byłoby dobrego startu w tej
Państwo, edukacja przedszkolna jest najważniejsza. Dlatego staraliśmy się w tym etapowym podejściu do modernizacji i przebudowy całego zespołu szkolno-przedszkolnego tutaj w Młodowie zrealizować to zadanie na najwyższym poziomie. I myślę, że ten efekt, który Państwo za chwilkę zobaczycie, na pewno został osiągnięty czy dobrze zrealizowany. Drodzy Państwo, to jest ogromnie ważne. Nie tylko sama przebudowa tych pomieszczeń, ale także wyposażenie, najnowocześniejsze wyposażenie, które będzie służyło maluszkom i które będą mogły oczywiście z tego korzystać. Chcieliśmy, drodzy Państwo, tym elementem, czy tym etapem realizacji całego zadania związanego z przebudową tutejszej szkoły właśnie wzmocnić ten potencjał edukacyjny. Chcieliśmy przede wszystkim stworzyć takie warunki, które umożliwią Państwu podjęcie tej właściwej decyzji, by Państwa dzieci chodziły tutaj właśnie do przedszkola Młodowskiego i przekonać tych wszystkich nieprzekonanych do tego, że warto właśnie tutaj do przedszkola, zespołu szkolno-przedszkolnego w Młodowie te dzieci posłać. I to nie tylko, drodzy Państwo, chodzi o warunki te techniczne, o wyposażenie i o wygląd tego przedszkola, ale także chodzi o kadrę, która jest tutaj na bieżąco wzmacniana i która ma zapewnić, drodzy Państwo, prawidłowość funkcjonowania tej edukacji przedszkolnej, opieki i wychowania związanego z Państwa dziećmi. Staramy się to robić równolegle, staramy się to robić w taki sposób, żebyście Państwo mieli przekonanie, że to, co oferujemy w ramach działań przedszkolnych, na pewno będzie spełniało Państwa oczekiwania wszystkich tych osób, które jeszcze nie zdecydowały się na posłanie dzieci przedszkolnych tutaj właśnie na przedszkola Młodowie. Drodzy Państwo, po dzisiejszym otwarciu mam nadzieję, że chętnych będzie zdecydowanie więcej. Namawiajcie Państwo swoich znajomych, przyjaciół, rodziców, którzy mieszkają w obwodzie szkoły w Młodowie, ale także mieszkańców Lubaczowa do tego, by te dzieci rzeczywiście tutaj trafiały. Mamy miejsca naprawdę dużo, możemy przyjąć jeszcze sporo dzieciaczków, a termin zapisywania dzieci do przedszkola to 30 marzec i jeszcze jest troszeczkę czasu, żeby właśnie z tej oferty skorzystać. Drodzy Państwo, za chwilkę zobaczymy nasze maluszki w akcji, zobaczymy radosne buzie, zobaczymy występy artystyczne i myślę, że to będzie także zachęta do tego, by tą wiedzę przekazywać dalej i żeby tą dobrą atmosferę z tego miejsca przenosić na zewnątrz po to właśnie, by jak najwięcej rodziców mogło skorzystać z oferty tej szkoły. Drodzy Państwo, jedna inwestycja za nami. Za chwilkę wszyscy ją zobaczymy. Zobaczymy pierwsze reakcje naszych maluszków, jak będą oceniać to, co zobaczą w tej nowej przestrzeni przygotowanej dla nich, ale to nie tylko przedszkole jest w sferze zainteresowania naszego samorządu i dyrekcji szkoły tutaj w Młodowie. Staramy się, drodzy Państwo, tak jak wspomniałem, by przebudowa tego przedszkola była pierwszym etapem modernizacji całej szkoły. Choć tak jak wspomniałem, w poprzednich latach już realizowaliśmy te przedsięwzięcia, jakim była na przykład ta wyremontowana sala sportowa w 2015 roku, czy termomodernizacja całej szkoły w 2010 roku. To są te pierwsze efekty sprzed lat, które przyczyniły się do tego, że na pewno warunki nauki i kształcenia w tej szkole bardzo, bardzo się poprawiły. Natomiast przebudowy wymaga cała substancja szkolna w tej pozostałej części poza przedszkolem, czyli wszystkie sale elektryczne, a także obiekty tutaj wokół szkoły, czyli plac zabaw i miasteczko komunikacyjne. I co chcemy zrobić, drodzy Państwo? Już złożyliśmy wniosek do Polskiego Ładu i ogromne tutaj ukłony dla obu pani minister i pani poseł, by wsparły to przedsięwzięcie, byśmy mogli otrzymać te planowane pieniążki na kontynuację tych działań modernizacyjnych w tej szkole. Jedna z ważniejszych szkół, największa szkoła na terenie gminy Lubaczów, zbiorcza szkoła i wymaga już w tym momencie bardzo takich intensywnych prac modernizacyjnych, o czym wszyscy doskonale wiemy. Te pieniążki pozwoliłyby na pewno na postawienie kolejnego kroku w najbliższym czasie, wyremontowanie kolejnych sal, przygotowanie stołówki, przygotowanie kuchni na właściwym poziomie, szatni dla dzieciaczków, przygotowanie całego zaplecza, który pozwoli właściwie realizować zadania szkolne. To jest ten cel, do którego będziemy dążyć w najbliższym czasie, nie tylko jeśli chodzi o środki z Polskiego Ładu, ale pewnie też i inne środki zewnętrzne.
łącznie ze środkami unijnymi. Proszę Państwa, czeka nas za chwilkę uroczystość kolejna związana z oddaniem do użytku przebudowanych boisk sportowych, a co już serdecznie panią ministrę, panią poseł zapraszam na tą uroczystość. To też jest element wsparcia takiego inwestycyjnego dla tego miejsca, dla tej szkoły. Chcieliśmy, żeby szkoła miała właśnie dobre zaplecze sportowe i te boiska ze sztuczną nawierzchnią będą tego dobrym efektem, czy tego dobrym elementem. Cieszę się bardzo, że udało nam się też to zadanie równolegle przeprowadzić i mam nadzieję, że już lada dzień będziemy mogli udostępnić oficjalnie te boiska do użytku dla szkoły i dla całej społeczności, bo na tym to także ma polegać. Drodzy Państwo, ogromnie się cieszę z tego wydarzenia. Bardzo się cieszę, że to przedsięwzięcie udało się zrealizować. Dziękuję serdecznie jeszcze raz pani minister i pani poseł. Dziękuję pani dyrektor za bieżącą współpracę i nadzorowanie tej inwestycji razem z naszymi pracownikami. Dziękuję Państwu radnym, na czele z panem przewodniczącym i miejscowymi radnymi, którzy decydowali o wsparciu tej inwestycji ze strony budżetu gminy Lubaczów. Dziękuję wykonawcy. Nie widzę go dzisiaj, panu Bendarczykowi, Tadeuszowi Bendarczykowi, który z wielkim zaangażowaniem poświęcił się tej idei. Jak Państwo zobaczycie za chwilkę, wykonał to zadanie na najwyższym poziomie. Dziękuję pani Ani Welc, która tutaj od pierwszych dni realizacji tego projektu utworzenia przedszkola w Mokłowie angażuje się w jego nową organizację. Mam nadzieję, że to także przyczyni się do tego lepszego postrzegania przedszkola i wzmocnienia tej siły nabywania, że tak powiem, dzieci i rodziców w kontekście właśnie posuwania tutaj dzieci do przedszkola w Mokłowie. Mam nadzieję, że te wspólne starania, szanowni Państwo, i nauczycieli, samorządu, przedstawicieli parlamentu, rządu i rodziców przyczynią się do tego, że to miejsce będzie jednym z najważniejszych dla Państwa dzieci, bardzo ważnych dla Państwa rodziców i z którego będziemy wszyscy dumni i będziemy wierzyć w to, że to miejsce może zmienić świat i może przyczynić się do tego, że nasze dzieci, Państwa dzieci będą się w tym miejscu czuć naprawdę dobrze i będą zaopiekowane dobrze i będą spełniać swoje marzenia, pasje i będą tak przygotowywane, żeby w następnym etapie edukacji w szkole podstawowej i dalej realizować te swoje zamierzenia, których nauczą się, czy które poznają właśnie w przedszkolu tutaj w Mokłowie. Jeszcze raz ogromne podziękowania dla wszystkich, gratulacje dla pani dyrektor i całego zespołu szkoły przedszkolnego w Mokłowie. Podziękowania za współpracę lokalnej społeczności, rodzicom i wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że będziemy wszyscy wokół tego przedszkola razem tworzyć nową rzeczywistość. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu wójtowi za tak miłe słowa. Zapraszamy szanownych gości do obejrzenia krótkiego programu artystycznego wykonania dzieci z przedszkola. Thank you.
Dziękujemy młodym artystom za piękny występ. Myślę, że brawa były wyrazem uznania dla waszych talentów i umiejętności. Nadszedł czas zakończenia tej części naszego spotkania. Wszystkim zaproszonym gościom za wszystko, co powstało i powstaje, za wspólne działania dla dobra dzieci i całego środowiska składamy serdeczne podziękowania i dedykujemy piosenkę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Panie Boże Wszechmogący, wysłuchaj łaskawie naszego wołania i naszej modlitwy i spraw. Niech tym domu przeznaczonym do wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży oraz rozwoju nauki, uczniowie i nauczyciele, przeniknięci słowem prawdy, dają świadectwo życia chrześcijańskiego i całym sercem, trwają w jedności z Chrystusem nauczycielem. Bóg, Pan wszelkiej mądrości, niech nam ukaże swoje drogi. Chrystus, odwieczna mądrość, niech nas uczy słów prawdy. Duch Święty, wiekuista światłość, niech zawsze jaśnieje w naszych umysłach, abyśmy uczyli się tego, co prawe i dobre, i czynem potwierdzali zdobytą wiedzę. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na to przedszkole i pozostanie na zawsze. Ale to jeszcze i tak po salach będziemy krążyć. Nie. Tak. Chodźcie, Liski. Zobaczcie, matko i córko. No, aha, dobra. Słuchajcie, to jest wasza nowa sala. Uwaga, dzieciaczki, uwaga! Uwaga! Tak jest! Wow. Ale tu niestety krasnoludków nie mamy. Nie mamy krasnoludków? Tak, dopiero następnie. Czekamy na krasnoludki. Czekamy na krasnoludki.